No to taka współpraca, spółdzielnia sprzedawców. Sprzedają różne ararasy. Tej Peshry 59. Dosyć starawe. Ludzie mają takie malutkie kąciki. Każdy sprzedaje swoje obrazy, obraziki. O, tam są następne jakieś małe kanciapki. Tu ktoś się specjalizuje w obrazach. Obrazy amatorskie. Owce $225. Koszaków nie ma. Hasiorów nie ma. Co tu jest? 650 dolarów. Tu jakieś koty, nie koty, owce. No, ludzie bawią się. Tutaj afrykańskie rzeźby 125. Ludzie przyjeżdżają na wakacje i kupują tutaj elementy morskie. Stary stolik. Drzwi z restauracji. Bohomazy 550, akrylik. Nickerson 350, też jakaś wizja. Fale. Podstawki do biustonoszu, znowu owca. No, takie mydło i powidło. 200 lat ludzi kupowali pierdoły i teraz to wszystko ląduje w rzeczach pseudoartystycznych. O, młyn musi być. Młyn, akwarelka. No nie podpisują się ci artyści. Tutaj z materiału sobie powycinały dzieciaki. Mikroskop sprzed 100 lat, $400. No prowadzą takie spółdzielnie. Jakieś zdjęcie $32. To jakaś ceramika, nie wiadomo czy oryginalna, czy... O, indiańska. Handmade przez Indian, tak? Handmade i Nemadji. No dobrze, niech zarabiają. A tu co? Wyśmiewanie się. Wedding. Dużo ludzi spędzają tutaj, żeby takie rzeczy porobić. No tutaj za kłódeczką jest lustereczko 80, jakieś malutkie kudełeczka 250, $110, jakieś metale. Ktoś kupuje to wszystko. Karol Trzebold, akwarele. Akcenty wodne, izolatory elektryczne podychu. Większość ludzi to nawet chyba nie wie co to jest. Szkło amerykańskie z prasy, tutaj foremka taka. Znowu izolatory metalowe po $5. Printy sprzed 100 lat 85. O, niemieckie. Nurfeligehalten. Diabli wiedzą co to znaczy. Tacki. Tu good morning, no aniołki. Pierdoły same. Beethoven. Znani muzycy Wagner, Liszt, Mozart.
prawdziwa chińszczyzna. Człowiek wchodzi nie wiadomo po co. O, Indianin, przez kogo robiony? Przez białego chyba. Encyklopedia. Karty do gry. Francuskie karty do gry. $250. Wiosła nie wiadomo przez ile lat. Zegarek. Mapy. Się dumnie nazywa antyki. Stare tablice rejestracyjne. Po ile podychu? $30. No to nieźle. No. Ciekawe i nieciekawe. Zdrowia.